Cykl rozmowy Tour de Tour w Eurosporcie. Dziś moim gościem jest, myślę, wyczekiwanym gościem przez wielu kibiców, mistrz Polski Stanisław Aniołkowski. Witam Cię, Staszku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Cię, Adamie. Przepraszamy z góry za troszkę problemów technicznych, ale te łącza w Turcji, jak widać, nie są takie idealne, ale mamy nadzieję, że uda się tę rozmowę nagrać i że uda się przede wszystkim, Staszku, złożyć Ci gratulacje, bo to, co wyprawiasz na tych etapach wyścigu dookoła Turcji, zresztą to jak jeździsz od początku sezonu, no to naprawdę przyjemnie się na to patrzy. Dziękuję bardzo. No, staram się robić, co mogę, walczyć na finiszach. I jak na razie to wychodzi całkiem dobrze, bo po dwóch takich może nieudanych próbach były kolejne dwie udane. Stawałem na podium, dwa razy na trzecim miejscu, także na razie jestem zadowolony z tego wyniku, ale też będę walczył o poprawienie go i być może o zwycięstwo nawet w wyścigu na którymś z etapów. No ale też trzeba powiedzieć, że od początku tego sezonu naprawdę pokazujesz się z dobrej strony, no bo teoretycznie pracowałeś na swoich liderów we wcześniejszych wyścigach, no ale potrafiłeś być szósty w Bredene Coxide, potrafiłeś być dziesiąty w Brugia de Pana, a więc to wszystko były dobre wyniki, naprawdę widać Cię było cały czas z przodu. Tak, no taki miałem plan, żeby już na początku w tych wyścigach belgijskich walczyć, starałem się robić to mojej mocy. Na początku to moje zadania były takie właśnie, by wspomagać naszego lidera Timotiego, który też jest bardzo dobrym sprinterem i to on w tych pierwszych klasykach walczył, wygrał pierwszy wyścig dla naszej drużyny, później stawał na podium, także też od niego się uczyłem, a teraz już mogę sam walczyć na wyścigu w Turcji. A powiedz, Staszku, opowiedz o tych finiszach w Turcji. No ten pierwszy, pamiętamy, tam wjechał Ci w kierownicę kolarz Dekenik Quickstep, ale opowiedz, jak to z Twojej perspektywy wyglądało, no bo właściwie tak z dnia na dzień coraz lepiej. Tak, no na początku troszeczkę los płatał mi figlem, mogę tak powiedzieć. Tego pierwszego dnia na 500 metrów do mety naprawdę miałem bardzo dobrą pozycję, bo był zakręt 500 metrów przed metą. I po tym zakręcie dość mocno się naciągało i jak było widać kolejnego dnia, kto wjechał tam na pierwszych trzech pozycjach, tak naprawdę tak dojeżdżał do mety. I ja wchodziłem tam trzeci, no niestety doszło do kontaktu z zawodnikiem Dekenik, przez co mało to nie leżałem, ale wyratowałem się z tego. Wyratowałem się z tego i no i no nie uległem kraksie, tak gdybym pewnie gdzieś tam się poszli w poobijał, no to już w kolejnych dniach było mi ciężko walczyć. Natomiast no niestety ten pierwszy finisz nie wyszedł, pierwszy dzień był do zapomnienia. Później kolejny dzień w tym samym miejscu finisz, wiedziałem jak się ustawić, gdzie powinienem być. Natomiast niestety na 5 km do mety straciłem tylny hamulec. Mamy hamulce tarczowe, nie wiem czy po prostu olej uciekł z obwodu, czy co się stało, ale po prostu ten hamulec mi nie działał i też było niezwykle ciężko utrzymać przede wszystkim koło innych zawodników, bo w końcówce siedzi bardzo blisko siebie, praktycznie się dotykamy cały czas, czy tam czasami tymi kołami gdzieś tam, jak to po kolasku się mówi, można liznąć koło innego zawodnika i musiałem zachować dużo większy dystans przed zawodnikiem, przede mną, by w niego po prostu nie wjechać, a gdy zostawiałem sobie troszkę więcej miejsca, to już inni zawodnicy to wykorzystywali i wjeżdżali w to miejsce, także było mi ciężko też tam osiągnąć dobrą pozycję, natomiast już trzeciego dnia wszystko ze sprzętem było ok. Troszkę bardziej popatrzyłem około za Markiem Cavendishem i no, osiągnąłem ten swój pierwszy sukces w tym roku, pierwsze podium. Z czego byłem bardzo szczęśliwy i kolejnego dnia byłem dodatkowo zmotywowany tym, powiedzmy, sukcesem z poprzedniego dnia i starałem się zrobić jak najlepszy sprint. Troszeczkę, gdy Mark na czwartym etapie, już teraz mówię, bo nie wiem, czy nadążają wszyscy, na czwartym etapie wystartował, ja wystartowałem sekundę pewnie później i już miał tą przewagę nade mną, natomiast czułem na rowerze, że po prostu ich doganiam, że po kolarsku mówiąc zbieram tych, którzy byli przede mną, natomiast według mnie brakowało mi właśnie obrotu, z czym też się zmagam tutaj, chciałem już założyć go na pierwsze finisze, natomiast niestety nie został zabrany z Belgii
i jeżdżę tutaj starczy 54, która no do tej pory mi wystarczała na belgijskich klasykach, natomiast tutaj, gdy już mamy 3-kilometrowe proste na finisze i osiągamy na samych finiszach prędkość 67 km na godzinę, tak finiszujemy, a dojazd do finiszu jest około blisko 60 km na godzinę, 58, no to niestety tego przełożenia gdzieś brakuje, a ja nie jestem typem kolarza, który lubi finiszować z wysokiej kadencji, także gdzieś myślę, że tutaj też delikatnie tracę na tym i gdyby to przełożenie może na tym kolejnym, na tym czwartym etapie bym zdołał walczyć o wyższą latę, ale cóż. Czyli Staszek, po prostu staram się robić wszystko z tego, co mam teraz w swoim rowerze. Czyli tak naprawdę podsumowując, to można powiedzieć, że Staszek Aniołkowski, jak ktoś mu wjeżdża w kierownicę, to jest 16. Jak nie ma hamulca, to dojeżdża 5, a jak nie ma swojego obrotu, to potrafi dwa razy zająć 3. miejsce, czyli co będzie, jak to się wszystko idealnie poskłada. No tak, ten sezon jest jeszcze długi. To na pewno motywujące są dla mnie te starty tutaj teraz w Turcji, to jest moja najdłuższa etapówka. Te 2 trzecie miejsca na razie dwa podjęła, do końca zostały 3 etapy, także no wynik jest na razie motywujący do dalszej pracy i będę się starał na pewno w sezonie osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Czuję w swoich nogach i w swojej formie, że jest jeszcze ten zapas. Mogę szczerze powiedzieć, że nie osiągnąłem jeszcze tak wysokiej formy, jak miałem w zeszłym roku, jeżdżąc, startując na Mistrzostwach Polski, a później w wyścigu Solidarności Olimpijczyków. Bałtyk Karkonosze Tour oraz Małopolski Wyścig Górski, tam naprawdę czują się bardzo dobrze. To nawet wnioskuję po dzisiejszym górskim etapie, że jednak na tych górkach troszkę ciężej mi się jechało niż w zeszłym roku, no ale to też jest właśnie spowodowane tym, że ta forma nie jest jeszcze optymalna, co napawia mi optymizmem, że będzie jeszcze lepiej, no i też powoli schodzę z troszkę wyższej wagi. I gdy osiągnę tą swoją taką wagę naprawdę topową, startową, to myślę, że będę mógł osiągać jeszcze lepsze rezultaty. A powiedz, Staszku, trochę o tym, jaka jest w tej chwili twoja rola w drużynie, no bo rozmawialiśmy sobie po jednym z etapów właśnie w Turcji i tak ci mówiłem, że mam wrażenie, że ta drużyna coraz bardziej w ciebie wierzy i ty też powiedziałeś, że rzeczywiście coraz bardziej w ciebie wierzą koledzy w ekipie i że dyrektorzy też zupełnie inaczej ich teraz motywują, widząc twoją dyspozycję. No tak, dokładnie. No na pierwszym etapie tak naprawdę miałem gdzieś pomoc od jednego, dwóch zawodników. Tam byłem 16, później był drugi etap, gdzie byłem 5, też koło dwóch zawodników. Gdzieś miałem w końcówce obok siebie i gdy chłopacy zobaczyli, że naprawdę stać mnie na dobry finisz, stać mnie na dobry wynik, no to też myślę, że dodatkowo dodało im to takiej motywacji. Już na trzecim etapie miałem jeden z lepszych chyba pociągów, jeśli chodzi o takie dłuższe rozprowadzenie. Tak 20 km do mety już jechałem w komforcie. Nie miałem żadnego stresu, nikt mnie nie przepychał, tylko do 3 km do mety dojechałem sobie spokojnie, nie tracąc praktycznie w ogóle energii, gdzie moi rywale za moimi plecami na pewno tej energii dużo więcej tracili, dużo więcej stresu mieli, bo wiadomo, im dalej w peletonie, tym... No tutaj polska obsługa z UNO X akurat. I... żebym się nie pogubił. I na tym trzecim etapie naprawdę fajnie wyglądał ten pociąg. No na 20 km do mety mnie wyciągnęli, na 3 mnie zostawili. Tam już się później przesiadałem na koło Israel Startup Nation z Andrem Greipelem. Później na 500 metrów do mety złapałem już koło Marka Cavendisha. Także no to jest dla mnie też ważne, że drużyna zaczyna we mnie wierzyć, że koledzy z zespołu też wierzą i dostrzegają to, że mamy potencjał na to, by walczyć na tym wyścigu. I mi pomagają. No, czwarty etap też doskonała praca ze strony mojej drużyny. No i też niewiele brakowało, abyśmy poprawił ten wynik z dnia poprzedniego. A dużo by pomógł jeszcze taki jeden mocny rozprowadzający na koniec, który by cię wyprowadzał? Czy, no bo bardzo duże wrażenie robi to, jak ty walczysz o swoją pozycję. To jest rzeczywiście niesamowite. Jak siadłeś ostatnio na kole tego Cavendisha, to próbowali cię z niego spychać. Jeden, drugi, trzeci, a ty cały czas się tam utrzymywałeś. Ty cały czas
tak jak kiedyś pamiętam poprzednią naszą rozmowę nazwałem nie taki znowu aniołek, no to tam ty nie byłeś taki znowu aniołek. Ty potrafisz już o to swoje powalczyć. Tak, no jeśli chcę tutaj walczyć na tych finiszach, to no nie mając właśnie tego ostatniego rozprowadzającego, jak miałem na przykład w CCC Development Team, czy to w pierwszym roku był zawsze Kamil Małecki, w drugim roku Szymon Kawczyk, no którzy gdzieś tam zawsze do końca ze mną byli, do 300 metrów przed metą, zawsze się mną opiekowali i ustawiali na dogodnej pozycji, no tutaj muszę walczyć sam, natomiast no też prędkości są zupełnie inne. Jesteśmy też tutaj w bardziej młodzieżowym składzie, odmłodzonym i no i muszę walczyć, ale tego też się nauczyłem w poprzednich latach. Nabieram coraz większej wprawy właśnie, by nie dać się gdzieś zepchnąć, no bo gdy stracę pozycję, to już naprawdę będzie ciężko z powrotem ją odzyskać i finiszować na dobrym miejscu. Za ten ostatni finisz to mnie nawet mama zganiła troszeczkę, że za bardzo łobuzersko jechałem, no ale no, niestety, jeśli chce się walczyć o te najwyższe lokaty, no to gdzieś w końcówce trzeba troszeczkę zaryzykować. No a na tym czwartym etapie wszyscy dość mocno walczyli na końcówce, było bardzo nerwowo, z czego też wynikła kraksa, a tak naprawdę dwie w jednym czasie na około 500 metrów przed metą. No było nerwowo, no czasami tak się niestety zdarza na tych sprinterskich końcówkach. No natomiast mam nadzieję, że nikomu nic poważnego się nie stało i szybko chłopacy wrócą do zdrowia, którzy ucierpieli w tej kraksie. A po pierwszym etapie mówiłeś mi, że napisałeś mi, no tak to jest, jak się jeździ w mniejszej ekipie, że te większe grupy troszkę mniej szanują tych kolarzy jeżdżących w mniejszych ekipach, że jednak łatwiej przepchnąć gdzieś, tak mówiliśmy wtedy o tej sytuacji z kolarzem Dekenika. Czy to jest tak, że po takich etapach, jak pokazujesz właśnie to, że ty potrafisz walczyć o swoje miejsce, zaczynasz być też troszkę bardziej szanowany i troszkę mniej kolarze próbują cię przestawiać na tym finiszu? Tak, no to akurat jak rozmawialiśmy, odnosiło się do tego pierwszego etapu, no gdzie no bezpardonowo po prostu wjechał we mnie kolarz. W samym zakręcie tam naprawdę było jeszcze 500 metrów do mety i szeroka droga, także mogli spokojnie ustawić kolarze z Dekenika swój pociąg troszeczkę za zakrętem, a nie w samym zakręcie mnie wyprzedzając, no i tam się zderzając, no mało nie doprowadzając do dużej kraksy, bo myślę, że no sporo kolarzy by tam leżało, gdybym nie utrzymał się na rowerze. No później jeszcze mieli dodatkowo do mnie pretensje, natomiast już po dwóch dniach, gdzie też zobaczyli, że nie byłem tam z przypadku, tak, tylko jestem mocnym kolarzem i potrafię zafiniszować i też mam dobry finisz, który nie odstaje od nich. No to gdzieś tam już razem piątki zbijaliśmy i wyjaśniliśmy sobie tą sytuację, doszliśmy do porozumienia, no ale też no w peletonie to też czuć. Po tych dwóch, trzecich miejscach co chwilę ktoś podjeżdża, gratuluje. Mimo tego, że nie wygrałem, a byłem trzeci, to po prostu gratulują mi no, tego trzeciego miejsca no i dobrego finiszu. Tak jak po czwartym etapie, gdzie wiele osób mówi, że gdzieś tam byłem najszybszy. No, jakbym był najszybszy, to bym wygrał. No, natomiast wracając do tego, to tak, to czuć to, że kolarze zaczynają szanować takiego kolarza, zaczynają go poznawać. Być może tutaj no nie byłem jeszcze tak naprawdę znany, bo do tej pory swoje sukcesy głównie osiągałem w Polsce. Mało startowaliśmy wyścigów za granicą, gdzie również wygrywałem. No natomiast jeżeli już na tym poziomie wyścigu drugiej dwa pro wygrywam, zajmuję miejsce na podium, to już kolarze zaczynają mnie kojarzyć i no i jest troszeczkę łatwiej, bo nie chcę, czasami wolą nie walczyć ze mną, a usiąść za mną i mieć pewne koło. No w pewnym sensie wygrywasz. W pewnym sensie wygrywasz, bo ja myślę, że rzeczywiście umacniasz swoją pozycję, pokazujesz, że jesteś szybki, że jesteś mocny, że potrafisz walczyć o swoje. Jak sam mówisz, wiesz, czego ci jeszcze w tych finiszach brakuje. Powiedz mi, podziwiasz Marka Cavendisha, no bo ja rzeczywiście jak tak patrzę na niego, to widać, że nie tylko wróciła siła i szybkość, ale że przede wszystkim wróciło to wyczucie momentu, to z czego on był zawsze znany, że doskonale potrafił wiedzieć, w którym momencie trzeba ruszyć. Nie, no dokładnie. Mi się wydaje, że chyba wrócił stary, dobry Mark Cavendish.
i tutaj te wyniki jego w Turcji to nie są jego ostatnimi wynikami. I będzie dalej wygrywał. Widać, że czuje doskonale peleton, czuje no, też miejsce, w którym musi być i z którego zaczyna finish, no bo to nie jest też tak łatwo wygrać 3 etapy pod rząd, a on tego dokonał, także jest naprawdę w bardzo dobrej formie i myślę, że kolejne sukcesy są przed nim. No, na przykład porównując go teraz do Jaspera Philipsena, który troszeczkę jak oglądałem nasze finisze, zadziwia mnie, dlaczego startuje, zaczyna swój finish, po czym, gdzie ma najmocniejsze uderzenie, po czym siada, ogląda się do tyłu, gdzie są inni i zaczyna ponownie. Mi się wydaje, że też przez to dużo traci, no ale to już nie mój w tym problem. Dokładnie. A Mark, tak jak mówisz, no, czuje doskonale ten peleton. Jakiś czas temu, kiedy no, zastanawialiśmy się wspólnie, jaka będzie twoja przyszłość, co będziesz robił w tym roku, były rozmowy z jedną ekipą World Tourową, później z tych rozmów nic nie wyszło. Wiadomo było, nie ukrywałeś tego też, że marzyłeś o tym, żeby trafić do ekipy, w której jeździ mistrz świata, czyli do ekipy Deceuninck. A teraz patrząc na to wszystko, masz wrażenie, że ten Bingle Powells to był dobry wybór, bo mnie się wydaje, że to jest ekipa, która jest jednak pod okiem drużyny Deceuninck i może to dobrze, że masz szansę się wykazać, że nie trafiłeś tam od razu, że nie, no, pewnie odgrywałbyś tam zupełnie inną rolę, a tu jednak masz wyścigi, które jedziesz na siebie, w których możesz się pokazać. Jak oceniasz ten wybór dzisiaj? No troszkę to ukrywałem, ale jak już zdradziliśmy, no to tak, gdzieś tam były to moje marzenia i chciałem się dostać do tej drużyny. No niestety się nie udało. Inne rozmowy z kolei też z inną drużyną World Tourową również nie zostały sfinalizowane, także też no, przy kontakcie z drużyną Deceuninck doszliśmy do wniosku. No oni po prostu polecili mi też ten zespół. Powiedzieli, że tutaj będę bliżej nich i że będą mnie obserwować. No ja jestem zadowolony z tego ruchu, że mogę startować w tej drużynie, bo od zawsze interesowałem się belgijskimi klasykami. Też w tym roku są mistrzostwa świata w Belgii, do których również chcę się przygotować jak najlepiej, zakwalifikować się oczywiście do składu reprezentacji narodowej i reprezentować godnie nasz kraj. Zobaczymy, czy to mi się uda, ale to jest jeden z moich głównych celów na ten sezon. Kibice już zaczynają się zastanawiać, ile kontraktów leży na twoim stole po tych trzecich miejscach i bardzo dobrym początku sezonu. No tak. Gdzieś jakieś rozmowy zaczynają się powoli toczyć, natomiast ja już nauczony doświadczeniem z zeszłego roku, gdzie też rozmowy były dość już na zaawansowanym stopniu, a jednak nie dostałem kontraktu i angażu w World Tourze, podchodzę do tego bardzo spokojnie. Mamy dopiero kwiecień, ja mam kontrakt z drużyną Bingo, ale również na kolejny sezon, na rok 2022. Także jeżeli jakiś zespół World Tourowy będzie zmotywowany do tego, by mnie pozyskać, to będzie musiał też dojść do porozumienia z moją obecną drużyną. Natomiast nie chcę na razie sobie zaprzątać też tym głowy, tylko skupiam się na sezonie i na wyścigami, które są przede mną, by osiągać no, jak najlepsze rezultaty, no, które ostatecznie pomogą mi zdecydowanie osiągnąć ten swój cel, którym jest jazda oczywiście w World Tourze. Czyli czego ci życzyć, Staszku, na te kolejne etapy w Turcji i na kolejne wyścigi? Żeby wszystko działało, w hamulce, żeby działały, żebyś przełożenie miał takie, jakie trzeba. Może trzeba do jakiegoś sklepu rowerowego poszukać tam w Turcji. W końcu jest tam trochę rowerowych sklepów i jeszcze kupić to przełożenie. No nie wiem, to już tutaj w kwestii drużyny. No, na razie będę próbował na pewno z tego, co mam, finiszować i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie i jakie będą moje nogi na kolejnych etapach, jak mój organizm zareaguje na to obciążenie, bo tak jak mówię, no jest to mój pierwszy
tak długi wyścig etapowy. Natomiast zawsze z każdym dniem czułem się coraz lepiej, także mam nadzieję, że tutaj w Turcji z każdym kolejnym dniem będę się czuł coraz lepiej i będę mógł cieszyć wszystkich kibiców kolejnymi swoimi wynikami. No, cieszysz nas bardzo. Bardzo Ci za to dziękuję, bardzo Ci gratuluję. Pozdrawiamy Twoją mamę. Kogoś byś jeszcze chciał pozdrowić? Ja jak najbardziej chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, która dość mocno mi kibicuje. Oczywiście wszystkim kibicom, którzy są ze mną, którzy mnie wspierają. Ja to czuję. Jest to coraz większa grupa fanów, którzy też gdzieś udzielają się na mojej stronie facebookowej oraz Instagramie, także bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam, bo dodajecie motywacji i również Tobie, Adamie i wszystkim komentatorom Eurosportu, którzy komentują wyścigi, w których biorę udział i mówią o mnie bardzo często w bardzo pozytywnych, samych superlatywach. Chcę podziękować i mam nadzieję, że będę Wam dostarczał jeszcze więcej emocji. No, dajesz podstawy do tego, żeby mówić w samych superlatywach, także trzymamy kciuki, Staszku. Niech ten sezon dalej się rozwija, tak jak się rozwija dla Ciebie. Na tych kolejnych etapach w Turcji będziemy Cię oczywiście wypatrywać i we wszystkich kolejnych wyścigach, bo tych wyścigów, jak wiesz, na antenie Eurosportu mamy sporo. Obyś nam się w tej biało-czerwonej koszulce jak najczęściej pokazywał i dziękuję Ci za to, że dzisiaj po tym trudnym etapie do El Mali znalazłeś czas, żeby porozmawiać. Nie ma za co. Zawsze jestem dostępny dla Was. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.